Idąc do kopalni, Lucky napotyka na swojej drodze wędkarza, który daje mu mapę. Okazuje się, że mapa prowadzi do ukrytego pod ziemią miasta, w którym jest maszyna produkująca nieskończoność ilość diamentów. Jednak Lucky'ego zatrzymuje policja i wsadza do więzienia. Jesteś ciekawy, co się dalej stanie? Oglądaj film do końca. Witam! Kolejny super dzień! Nie uwierzycie, dziś dostałem nową ofertę pracy. A wiecie, jako kto będę pracować? Jako górnik! Tak, jako górnik! Właśnie kupiłem taki oto diamentowy kilof i tym właśnie kilofem będę kopać diamenty, będę powiększać swój majątek. Sushi na śniadanko. Dobra, i wychodzę. Biorę jeszcze swój płaszcz i wychodzę do kopalni. Jeszcze się przebiorę tutaj, uwaga, wziąłem swój płaszcz i... Jestem! Jest górniczek! Zobaczcie, jak pięknie się komponuje z tym właśnie kilofem. Dobra, takim właśnie... Ej! Chwila! Co tu się dzieje? Mój dom jest różowy? I zobaczcie, wszędzie dookoła spreje różowe! O nie! Ktoś mi zrobił trolla! No nie no, tego tak nie zostawię. Zobaczcie, ile sprayów różowych. I mi ktoś przemalował nie dość, że go karda, który stoi pod domem tutaj, to jeszcze cały dom na różowo. Ha! O nie, kurczę, to na pewno Gplay. Gplay, gdzieś się tu ukrywasz? Gplay, przyznaj się. Kurczę, wydaje mi się, że to sprawka Gplaya, bo ostatnio Gplaya strollowałem i teraz on może tutaj na mnie trolla takiego zrobił drugiego. Kurczę, Gplay, ale żeś, ja będę musiał to przemalowywać. O nie, kilof mi wypadł. Ej, kilofie, chodź tutaj, wracaj, kilofie. Ej, gdzie ty płyniesz, gdzie ty? Ej, co? Czemu kilof tam mi popłynął? Chwila, co tutaj się dzieje? Ej, patrzcie, to są jakieś kanały, jakieś ścieki. Kogoś tam widzę. Jakiegoś starszego pana, łapiącego ryby, ale w ściekach? Co? Ha, słuchajcie, ja cię nie mogę. Ej, jeśli w ogóle chcecie razem ze mną zemścić się na Gplayu i żebym nagrał filmik taki, żeby strollować Gplaya za to, co mi zrobił, przemalował mi mój dom, to kliknijcie łapeczkę w górę, obowiązkowo łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapeczek w górę równa się kolejny odcinek oraz napiszcie w komentarzu, czy chcecie, abym zrobił trolle na Gplaya i kliknijcie subskrypcję z dzwoneczkiem, obowiązkowo subskrypcję z dzwoneczkiem, taki czerwony przycisk z czerwonego na szary, a ja teraz idę tutaj do starszego pana i sprawdzę, co on tutaj kombinuje. Halo, proszę pana, dzień dobry, przepraszam. O, kim jesteś? Masz może chleb? Potrzebuję zanęty do ryb. Zanęty? Oczywiście, że tak, ale proszę pana, pan tutaj łapie ryby, tu naprawdę biorą ryby? No tak, tu wiele rzeczy płynie, wiesz, to jest... Wow, dzięki za chleb. W ściekach, kurczę, proszę pana, ja właśnie dzisiaj pierwszy dzień zaczynam w pracy jako górnik. Pan zobaczy, jak pięknie wyglądam. Nadaje się idealnie do... Masz błyszczący kilof, super. Ale patrz, ty mówisz, że w ściekach, jaką mam rybę. Wow, to takie tutaj ryby złapana. Jeszcze zrobisz. Fajlam rybek. Pa, jakie rybki tutaj zrobione. Wow, naprawdę. Ale dzięki... Super, super, no. Super, co nie? Ale patrz, dzięki w ogóle za tą zanętę. No patrz, znalazłem tutaj taką właśnie mapę, wyłowiłem w sumie. Nie wiem, dokąd prowadzi, może ci się przyda jakiś skarb, może znajdziesz, albo nie wiem, coś lepszego. Jocie, dziękuję bardzo. Dobra, proszę pana, ja lecę. Zanęciłem panu rybki, wrzucę jeszcze tutaj ciasteczko dla ryba, dla rybki i lecę zobaczyć. Ciasteczka. Lecę zobaczyć ogólnie, co to za mapa. Ej, słuchajcie, dostałem mapę, ale super. Już się nie mogę doczekać i nie mogę się dowiedzieć i odkryć, co to w ogóle za mapa. Jacie, gdzie ona w ogóle prowadzi? Jeszcze muszę iść w ogóle do pracy teraz jako górnik i może przy okazji odkryję, gdzie ta mapa mnie prowadzi. Zaraz zobaczę, dobra, to tutaj, dobra, wchodzę na górę. Szybko, wchodzę na górę. A pomocy! Ktoś woła mnie o pomoc? Chwila. Pomocy! O, co się dzieje? Ojejku, jakaś rybka? Co się pani rybko stało? Zaplątałam się w sieci rybackie.
Ojejku, to pewnie tamten rybak, który łapał ryby. Już cię uwalniam, rybko, przecież ty jesteś biedna, rybko. Nie możesz tutaj w sieci być. Ojejku, ale wredni ci ludzie. Oni chcą tylko łapać ryby, żeby, ale w sieci? No bez przesady, rybko, już cię łapię, już cię uwalniam, proszę. Patrz, tutaj cię uwolnię, już tutaj te siatki właśnie pozbędę się ich i tutaj będziesz mogła sobie normalnie przepłynąć. O, dziękuję. Proszę bardzo, w tym kierunku płyń, tam, w stronę morza, jak najdalej tutaj tych ścieków. O, dziękuję bardzo. A złota rybko, ty już spełniasz życzenia? Tak, w zamian za twoją pomoc i twoją ogólnie łaskawość, że mnie uratowałeś, to dam ci spełnię jedno twoje życzenie. Proszę pani rybko, ja chciałbym zobaczyć, dowiedzieć się, co to za mapa i dokąd ona prowadzi i jak mogę się tam dostać. Wygląda na to, że ta mapa prowadzi do zaginionego miasta. Zaginionego miasta? Ale do jakiego zaginionego miasta? Nie wiem, ale to już musisz ogólnie poszukać, nie wiem, informacji o kogoś innego. Dobra, zaginionego miasta, gdzieś pod ziemią? Pod ziemią czy gdzie? Tak, pod ziemią. Prawdopodobnie musisz poszukać u górników. Ja jestem górnikiem, dobra, cześć rybo, słuchajcie, zaginione miasto, to jest pewnie jakieś miasto pod ziemią, szybko biegnę, to jest miasto pod ziemią, ale super, mam ogólnie mapę do skarbu, możliwe, że to mnie doprowadzi do skarbu, nie mogę się już doczekać, szybko, jechać, na początku jeszcze pójdę do pracy, spytam się, może ludzi z pracy, jako górników, to jest mój pierwszy dzień ogólnie, nie wiem, w ogóle czy tutaj ktoś będzie. O, jest tam jakiś górnik. O, witam, to ty jesteś chyba naszym nowym pracownikiem, tak? Tak, ja jestem nowym pracownikiem, jestem zatrudniony u was. Chciałbym zacząć tutaj pracę. Wow, już na pierwsze tutaj spotkanie, styczność z diamentami. Biorę od razu diamenty. A widzisz, tutaj pierwsze ogólnie twoje wspomnienia. No, dzisiaj będziemy mieć trochę większą robotę, tutaj ogólnie jak chcesz możesz zacząć tutaj już kopać. A jak coś, to też masz, nie wiem, masz jakieś tutaj do mnie sprawy, nie wiem, masz swoje CV czy coś? Dobrze, już tutaj zaraz daję, ale tutaj mnie zadziwię, wow, banknot 100 zł, biorę 100 zł, co, jakaś podpucha, ktoś mnie strelował, dobra, proszę pana, mam taką sprawę, deszcz pada, tak. To może się schowamy tutaj, ale ogólnie, pan zobaczy, ta mapa, znalazłem taką mapę, gdzieś ona prowadzi i nie wiem dokładnie gdzie. To mapa chyba, nie wiem, ten X wygląda... O, wiem gdzie to jest. Tak? Prawdopodobnie jest to gdzieś koło stacji paliw. Tam mógłbyś poszukać. A tam ogólnie... Mogę z tobą iść, chcesz? Bo, no ale niech się wyłączy deszcz ogólnie, bo ja parasolki nie wziąłem. O Jezu. Proszę pana, ogólnie chodzi o to, że... wie pan co? Ja sam pojadę tam, nie chcę z panem jechać. Pan pewnie mi zabierze ten skarb, a to jest mapa do skarbu, ucieknę panu. Jest, szybko. A, dobra. Szybko uciec, o kurczę, gdzieś wjechałem w ogóle, gdzieś nie powinienem wjechać. Dobra, szybko, mapa do skarbów, dobra, biorę kompas teraz i szukam tego skarbu. Tu są paliwa, czekajcie, mam kompas wskazuje mi jedno. Kompas wskazuje mi, żebym szedł w tym kierunku, mapa wskazuje mi, czekajcie, gdzie jest północ, gdzie jest zachód. Mapa wskazuje w tamtym kierunku, czekajcie, to gdzieś tutaj jest, ten skarb gdzieś tutaj jest. Ej, czekajcie, to jest w ogóle jakaś zapadnięta ziemia. Wow, ej, zobaczcie tylko na to, wow, ej, to jest w ogóle zapadnięta ziemia i tam są jakieś... A co się tutaj dzieje? Wow. A co to pan tutaj szuka? Tutaj nie można przebywać. Nie można przebywać? O, pan policjant? Panie policjancie, pan tutaj robi? Ja ogólnie nic tutaj nie robię, mam mapę, mam tutaj ogólnie kompas i odkryłem opuszczoną wioskę pod ziemią. To jest wioska, w której są produkowane diamenty, tu jest... Ups, ja nic nie mówiłem. O, słuchajcie, tu jest... Co, diamenty? Fabryka diamentów, tutaj nie można. Fabryka diamentów tutaj jest, patrzcie na to. To? Mówiłem. Nie, ja tą mapę zabrałem, pan za to powiedział ogólnie, że tu pan chodzi, eksploruje takie rzeczy, tu nie można takich rzeczy robić. Pan za to pójdzie teraz do aresztu. Takich rzeczy nie można robić, do więzienia pan pójdzie. Ale czemu? Czemu do więzienia? No bo, ja właśnie w tym momencie... normalnie obywatele nie mogą takich rzeczy robić, nie ma żadnego, ale idziemy do więzienia, pan nie ma się co stawiać. Oj, proszę pana, ale pan zobaczy, no to ja odkryłem, ja jestem odkrywcą tego całego przedsięwzięcia. Zaraz panu uderzę z ryby piły. A nic,
Bo ja pana, do pana strzelę, bo pana, do pana strzelę z tej teraz. Nie, dobrze, 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 proszę, dogadajmy się jakoś. Dobrze, pójdę za panem, ale naprawdę to jest nieuczciwe. Odkryłem mapę, odkryłem w ogóle skarb. Jacie, te, w tej wiosce na pewno musi być dużo skarbu i dużo diamentów. No dobrze, no, pójdę za panem, no pójdę, dobrze, no. Proszę, 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 idziemy już do więzienia, tutaj jejku, do aresztu, proszę, no proszę i pana, drogę prosto, prosto. Wszystko mi pan zepsuł, ja nie chcę iść do więzienia. No proszę pana, no... Nie kurczę. Chcę szukać skarbu. Policja, chodzimy, proszę kurczę, wejść, proszę więzienie. Wejść, proszę. Widzę, że tutaj mury z laserów, macie kamery, wszystko pilnie strzeżone, tu jakieś ochroniarze, no dobrze, wchodzę, ale wie pan, niech pan wie o tym dobrze, że troszeczkę pana znielubiłem, nie lubię już pana. A, i dobrze, taka moja praca. No i co tutaj mam robić? Dobra, tu jakaś wolna cela, tutaj jest ten co? Pan, Widzicie? Proszę, proszę, wejdź, widzicie? Proszę nie rozmawiać ogólnie z podejrzanym. Widzicie młodego G-Playka? O nie, pożałujecie teraz do G-Playka tutaj awanturę robicie. O nie, pożałujecie tego, panie policjancie, pożałujecie. Dobra, dobra, nie marudź, tam siedź na razie, idę spisać ogólnie orzeczenie. No Elżbietka, nie uwierzysz, znalazłem jakąś mapę do ukrytego skarbu. To jest mój skarb. Niby jakieś miasto z diamentami. Nie, musimy to później sprawdzić. Ja tą mapę schowam na razie do sejfu i idę na patrol dalej, a jak przyjdę, to później się tam razem wybierzemy. Dobra, ja, tutaj ich pilnuj, patrzcie, a ja idę tam. On chce dla siebie diamenty schować. I tutaj chowaję. Dobra. Chowaję do sejfu, cwaniak. O nie, tego już za wiele. Kurczę, zaraz się stąd wydostanę. Dobra, idę, powodzenia. No nie, kurczę, zobaczcie, w jakiej celi zostałem zamknięty. Nie dość, że tak. Podwójne łóżka, ty. Czekajcie, mam podwójne łóżka. Tak jakby ktoś do mojej celi miał zaraz przyjść. Mam podwójne łóżka, buty. Wow, a to jest? To co to jest? Mogę jakiś boks odpakować? Co to za boks jest? Chwila. Nie, dobra, tutaj jest nic nie ma. Szuflada na buty, skrzynka. No i co tu jeszcze mam? Może jakoś się da się stąd wydostać? O, widzę tam policjanta. Panie policjancie, pst, pst, pst. Panie policjancie, pan mnie wypuści stąd, kurczę! Ja muszę zdobyć, powiem panu, gdzie jest skarb! Ej, psst, psst, proszę pana, powiem panu, gdzie jest skarb! Halo! Halo! Lucky, to ty? Kurczę, G-Playek, słuchaj, co ty tu robisz? Czemu zostałeś uwięziony? No, zdobyłem cukierki z tego, z stoiska i mnie zabrali. Jejku, to mogłeś mówić, ja bym ci pożyczył pieniążki, ale wiesz co, to pewnie oni, to był ktoś cię pewnie wrobił w to. Słuchaj, oni mnie wrobili w ogóle w zamknięcie, tak naprawdę pewnie ty nie zabrałeś tych cukierków, tylko ktoś ci podłożył je, nie? No chyba tak, właśnie tam w moim piorniku, w moim ptaszku było wszystko. Tam zabrali mnie ptaszek. Patrz, ten gość tam w innej celi, jest jakaś kola. Widzisz go tam? No widzę. Słuchaj, jesteśmy w więzieniu uwięzieni i to mi się bardzo nie podoba. Słuchaj, G-Playek, musimy znaleźć stąd jakieś wyjście. Widzisz stąd jakieś wyjście? No nie wiem, właśnie nic, ani tutaj otworzyć tej celi, ani nic. Ja tutaj nie wiem, mam trochę jakieś rzeczy ogólnie, jakiś tutaj piasek i to podobne. Słuchaj, no, poszukaj może czegoś w ogóle, swojej wiesz celi. Co? Odkryłem tajne miasto pod ziemią. Odkryłem tajne miasto pod ziemią, czaisz? Nie gadaj, serio? No, naprawdę, jak stąd się wydostaniemy, pokażę ci to. Kurczę, myślałem, że ty też zostałeś uwięziony za to właśnie, ale słuchaj, mam tu ogólnie gunpowder. Ej, czekaj, mam gunpowder i możemy ogólnie zrobić, wyślę ci paczkę, słuchaj, masz może jakiś, patrz tutaj gunpowder ci wysyłam, masz może piasek? Mam piasek właśnie. Dobra, to coś zrobię, poczekaj. Zrób może TNT. Uda nam się uciec bez... I dam ci, dobra. Dam ci ogólnie tutaj, już zapalniczka do ciebie leci, dobra. Bierz to TNT. Dzięki. Dobra, zrób dobra, to TNT i musimy się jakoś stąd wydostać i odkryć skarb i to tajemnicze miasto pod ziemią. Dobra, mam TNT. Dobra. Wysadzaj ładunek i uwolnij mnie stąd szybko, czym prędzej. Kurczę, oby ta dziewczyna. Wybucha. Jest. Dobra. Dobra, teraz szybko mnie uwolni. Szybko, uciekajmy stąd. Uciekajmy stąd. Wow, pudełko otwarte. Ej, gonią nas chyba. Gonią nas? O nie, szybko, uciekaj G-Playek. G-Playek, szybko uciekaj. G-Playek, o kurczę, gonią nas, widzę z tyłu. Czym prędzej. Tutaj, ej, G-Playek, chodź, coś ci pokażę. Dobra, patrz. Patrz to. Tutaj. To jest jakaś dziura właśnie. Uważaj, nie wpadnij. Zobacz. Tutaj jest to ukryte miasto! To jest ukryte miasto! Wiesz, że tu kiedyś mieszkało takie tajne, tajne plemię, które tutaj właśnie umiało stworzyć maszynkę do diamentów! Oni potrafią produkować nieskończoną ilość diamentów! Nie gadaj, serio? Naprawdę. Wow!
Zobacz, tylko tam... Ej, to byłbyś bogaty, gdybyś tam znalazł tą maszynkę i ją zrobił. No to jesteś kozak. No właśnie chodzi o to, że razem z tobą muszę tam pójść. Zobacz, musimy tylko tam są diamenty ogólnie, tu są jacyś ludzie w ogóle chroniący tej wioski. Ja cię będzie ciężko, ale G-Playek, damy radę. Myślę, że tam masz jakiś miecz do tego. Dobra, to co, wskakujemy? Tak, mam, dobra. Tutaj widzę jakiś miecz. Pamiętaj, odbij się od tego bloku, od tego, co właśnie stoisz. Odbijamy się od tego bloku, czekaj, ja ci pokażę, jak to jest. Uwaga, 3, 4. Leć za mną, lecę! Jest! Udało się! Dobra, G-Playek. Dobry skok wiary. Dobra, G-Playek, daj mi jakiś miecz, będzie nam potrzebny jakiś miecz, bo nie wiadomo, kto tu na nas czeka. O! Może coś w kieszonkach mam, czekaj, sprawdzę. Mam tu, czekaj. Dobra, teraz kliknijcie ogólnie. Kliknijcie. Mieczek? Dobra, daj mi mieczek. Kliknijcie łapeczkę w górę. Uzbierajcie 10 tysięcy łapeczek w górę za to opuszczone miasto. Wchodzimy tutaj z G-Playkiem. Pozdrawiamy ogólnie G-Playek, twojego tatę G-Playa, jak coś. I napiszcie w komentarzu: pozdrawiamy G-Playa. A może przypnę wam serduszko w komentarzach. I jeszcze nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji z dzwoneczkiem. To jest ważne. Subskrypcja z dzwoneczkiem. Ej! Ała! O Jezu, ktoś tam jest! Ktoś nas atakuje, ty! Słuchaj, zobacz, jakiś ten kolorowy typ nas atakuje, ale on jest ogromny! Ty, G-Playek, ty się go nie boisz? A! Uderzył mnie! Ała! On strzela w ogóle! Chowaj się! Ała! O ty, uważaj! Chroń się, G-Playek, dobra! Teraz szybko, robię... schowajmy się! Chowaj się tutaj do domek! Słuchaj, robię teraz podjazd z tego miecza, zobacz! Teraz z tego miecza, dawaj! Nie boimy się go! Dawaj, nie boimy się go! Dawaj, rozpęd bierzemy! Biegniemy! Dawaj, teraz! Teraz atakujmy go! O kurczę, jedno serce! Nie! Szybko, atakuj go! G-Playek, ja mam jedno serduszko! Dawaj! Bije mnie! Szybko, załatw go mieczem go szybko ubij! Mieczem go ubij! Dawaj, żeby cię nie załatwił. Dobra, o nie, pożałujesz tego do G-Playka, tutaj podskakujesz, a masz ty, pożałujesz tego, ty flądro, jest, udało nam się. Zabiłeś go. Dobra, udało nam się, było ciężko, masz coś do jedzenia może? Dobra, czekaj, sprawdzę moje kieszonki z cukierkami. Dobra, dawaj, ja tu coś zobaczę. Ej, zobacz. Mam trochę jabłek. Ta maszyna tutaj, to jest do produkcji diamentów, widzisz to? Masz trochę, zjedz sobie. Jabłek? Jabłka złotej czekoladzie. To pewnie od G-Playa masz te jabłka, kurczę, G-Play zawsze mi robił na śniadanie te jabłka. Kurczę, zobacz, tu jest w ogóle maszyna do produkcji diamentów. Będziemy teraz mogli stworzyć maszynę, która będzie produkowała tak dużo diamentów, że będziemy mieć tego dosyć, już tych diamentów. Jej, to jest po prostu niesamowita technologia. Jak oni mogli tak trzymać coś takiego tutaj i nam nie pokazać? No właśnie, czekaj, ale gdzieś może jakiś jest przepis do tego. Myślisz, że gdzieś tu jest... Ej, skrzynkę widzę. Przepis na maszynę do diamentów. Mam przepis na maszynę do diamentów i dużo diamentów. Słuchaj, ej, już będziemy mogli stworzyć G-Playek razem wspólną maszynę do diamentów. Chodź szybko, teraz musimy stąd będziemy się... bogaci. Tak, będziemy bogaci i stąd tutaj usuniemy jeszcze te bloki. I dawaj, szybko, będziemy bogaci. Szybko, tylko teraz musimy się wydostać, jakoś ewakuować. O nie, atakuje nas jakiś w ogóle stwór wielki. Patrz, jaki on jest ogromny, jest. Udało nam się. Szybko, dobra. Uciekajmy stąd czym prędzej. Tam jest jakieś wyjście jeszcze. Dobra, to tam. Dawaj, G-Playek. Już będziemy bogaci i stworzymy własną maszynę do diamentów, ale jesteśmy super, dobra. Uciekajmy stąd czym prędzej. Dobra, uciekajmy.